babcia Józia, mama mojego taty, miała bardzo duży wpływ na początek całej mojej przygody z piłką, bo zabrała mnie do klubu Koszara Wyżywiec i tam wspólnie z babcią założyliśmy moją pierwszą kartę, można powiedzieć, amatora piłkarza, i od tamtego czasu mogłem pełnoprawnie uczęszczać i uczestniczyć w meczach właśnie w Koszara Wyżywiec. Mieszkaliśmy właśnie z babcią i z dziadkiem w jednym domu na czas jakby budowy naszego obecnego domu w Żywcu. No i mieszkaliśmy tam dobre kilka lat z babcią i z dziadkiem i tak jak mówię, babcia podpatrywała mi na podwórku wszystkie wybite okna, wybite szyby, gdzieś tam narobione psikusy, czy tam dziadkowi, czy właśnie babci, to przeżywała to razem ze mną i ten cały rozwój i całe dorastanie, wchodzenie w tą jakąś poważniejszą piłkę, wszystko nadzorowała gdzieś tam z okna. Do dzisiaj dopinguję, kibicuję i jak tylko gdzieś tam gramy mecze w pobliżu domu, czy gdzieś w Tychach na stadionie, czy właśnie mojej takiej tej żywieckiej, w pobliżu żywieckiej miejscowości, to na pewno chętnie będzie dopingowała z trybun, jak już to będzie możliwe. Druga babcia Irenka też przyczyniła się do tego, że jestem, można powiedzieć, piłkarzem, bo często na wakacje tam jeździłem do niej lubiłem spędzać tam czas i też tam z wujkiem Jackiem też często graliśmy, obijaliśmy bramę wjazdową i też na pewno babcia opiekowała, i czy jedna i druga, to opiekowała się nami, i na pewno ten swój udział, ten wkład w to, że teraz no, mogę uprawiać piłkę nożną, ten sport, to na pewno, tak jak mówię, bardzo dużo im zawdzięczam, bo to takie były złote ich ręce, gdzieś tam złota opieka nad nami, czuwały zawsze i na pewno dużo im zawdzięczam. W imieniu Warty Poznań chciałbym życzyć wszystkim babciom w tym wspaniałym dniu dużo zdrówka, radości, szczęścia, pociechy ze swoich wnuczków. W tych trudnych czasach życzyć wszystkiego, co dobre, i dużo spokoju. I żebyście nas zawsze wspierały, tak jak do tej pory. No i super.